dotknięte trzęsieniem ziemi. That's your brother! Yeah! Nawiać i padać, z tyłu czarne niebo. Praca wrze. Zobaczcie na to. A ten lepszy! O, trochę cienia. Ale i tak gorąco, chociaż ten poranek w miarę rześki jest, porównując do ostatnich kilkunastu poranków, które przeżyliśmy. No, cześć, witajcie w nowym vlogu. Witajcie. Chłodzimy się, jak widzicie, korzystamy z cienia, bo ostatnie dni spędziliśmy w ogromnych upach. Przejechaliśmy prawie 1000 kilometrów, no i było bardzo ciężko. Pewnie się zastanawiacie, no gdzie my teraz jesteśmy i skąd się z wami witamy. Otóż jesteśmy w mieście Gaziantep, 55 km od granicy z Syrią. Jadąc do Gaziantep, przejeżdżaliśmy przez tereny dotknięte trzęsieniem ziemi. No był to bardzo smutny widok. Przejeżdżaliśmy przez miasto Nurdagi, które najbardziej zostało dotknięte trzęsieniem. No nic z niego prawie nie zostało. W lutym 2023 roku, pewnie to pamiętacie. Mhm. No bardzo przykry widok. Domy popękane, niektóre po prostu kupy gruzu. Gruzowiska. Za miastem po prostu hałda gruzu zwieziona przez ciężarówki, no to pokazuje tylko ogrom zniszczenia. Tysiące kontenerów mieszkalnych postawione, podejrzewam, przez rząd, żeby ludzie na chwilę obecną mieli gdzie tam się zatrzymać. Tymczasowe domy, tak. Ale w tym upale to po prostu musi być jakaś masakra mieszkać w tych kontenerach. No, tak, no. Domy powoli odbudowują, ale... No idzie to, mi się wydaje, bardzo powoli i no, smutny widok. No, wstrząsnęło to nami naprawdę bardzo mocno i nie wiem, jak jechaliśmy tutaj, to praktycznie nie rozmawialiśmy. No bo widać to cierpienie i ludzie tacy byli trochę smutni i no nie. No przykro patrzeć, przykro. Myślę, że te 3 butelki nam starczą na zwiedzanie Gaziantep. Na razie miasto bardzo nam się podoba. Już od dobrych 20 minut, odkąd opuściliśmy naszą miejscówkę, idziemy parkiem wzdłuż rzeki. W cieniu. Na jedną rzecz tylko trzeba uważać. Włączają się zraszacze i można mieć darmowy prysznic. No, Monika już takowy miała, ale już szybko wyschła. W ogóle nie czuć, że jest tutaj tak dużo ludzi, bo Gaziantep jest 6. miastem w Turcji pod względem liczebności mieszkańców. Jest też również najstarszym miejscem zamieszkałym od ponad 6000 lat na świecie. Wychodzi na to, że jest starsze od Aten, od Jerycha, od Jeruzalem. Także no ma swoją tradycję. Jest taka mieszanka kultur, co widać, już zauważyliśmy. Tak. Mijaliśmy jakiś arabski bazar. Miasto Gaziantep to dla Turków po prostu Antep. Tak nazywało się wcześniej, dopóki nie dodano przedrostka Gazi. A co on oznacza? Oznacza on weteran wojenny, ponieważ miasto zasłynęło z bohaterskiej obrony podczas oblężenia przez Francuzów po I wojnie światowej. Dla uczczenia tych wszystkich ludzi, którzy tak dzielnie walczyli, po prostu nazwano to miasto Gaziantep. Klucząc uliczkami tego starego miasta, gdzie ludzie wskazywali nam cały czas bezinteresownie drogę, trafiliśmy do Muzeum Zabawek. Podobno warto je odwiedzić, więc chyba się skusimy. Niesamowite. Możemy zobaczyć, czym dzieci bawiły się w XVIII wieku. Różnego rodzaju sklepiki, tak, to są akurat zabawki niemieckie, pochodzące właśnie z XVII-XVIII wiek. Dzięki tym wszystkim modelom możemy podejrzeć, jak w Niemczech wyglądały domy, jakie były kolory tapet, mebli, albo na przykład farmacja, proszę bardzo, wagi, wszystko co potrzebne do sprzedaży leków. No cudowne, porównując to z dzisiejszymi zabawkami, to po prostu... Nieba, ziemia. Wszystko w drewnie, precyzyjnie zrobione. Warto wejść do tego muzeum nie tylko ze względu na zabawki, żeby swoje wewnętrzne dziecko obudzić, ale też ze względu na budynek, w którym ono się znajduje. Jest bardzo stary, taki zabytkowy. Drewniane schody, idziemy na górę. Nie zepsuj tylko balustrady, Monika. No właśnie, ona taka jest chwiejna, uważaj. Hej, a co to jest? To dla koszykarzy buty. To są buty na sprężynę. Taka pierwsza wersja trampoliny.
Dzielnica Tahiri Bey Mehelesi kompletnie nas zauroczyła. Jest to, jak widzicie, historyczna dzielnica Gaziantep. W niej właśnie znajdowało się to muzeum zabawek, w którym byliśmy. Dla mnie rewelacja. Po prostu świetnie się tam bawiłem, a jeszcze jeżeli mogliśmy zejść na dół w te jaskinie, zobaczyć jak wyglądały podziemia Gaziantep, to w ogóle. Warto tam wejść, tym bardziej, że wejście kosztuje tylko 15 lir, ale my zmierzamy w zupełnie inne miejsce, bo Gaziantep jest taką kulinarną stolicą Turcji i z tymi kulinariami się wiąże muzeum kulinarne. Na Google pokazuje, że jest ono całkowicie zamknięte. Nie wiemy dlaczego, ale chcemy się dowiedzieć, czy to jest prawda, więc idziemy w tym kierunku i zaczniemy podróż kulinarną od muzeum. Niestety Goguś Muzei, czyli muzeum kulinarne, jest zamknięte, tak jak mówił Google Maps. Jest w remoncie, także naszą podróż kulinarną chyba rozpoczniemy po prostu od jedzenia. Ale pan nam powiedział, że jest tu jeszcze muzeum hamamu, bardzo interesujące, więc jak jesteśmy już w tej okolicy, to chyba zajdziemy. Tak, doszliśmy do słynnego zamku w Gaziantep, który został wybudowany na przełomie II i III wieku przez Rzymian. Później wielokrotnie zmieniał właścicieli, został rozbudowany. Niestety jego 7 wież i mur obronny zostały zniszczone podczas trzęsienia ziemi w 2023 roku. Został tylko hamam należący do kompleksu zamkowego, który właśnie idziemy teraz odwiedzić. Wątpię, żeby można było się kąpać, bo hamam nie jest już czynnym hamamem, a obiektem muzealnym, więc można zobaczyć, jak wyglądał taki prawdziwy turecki hamam. Jak łaźnie to i mydło, i mamy tu piękne egzemplarze i stemple, które no, były marką tych mydeł. Warto zaznaczyć, że w Mezopotamii używano mydła już 4000 lat przed naszą erą. Sumeryjczycy używali go, a w Europie dopiero zaczęto produkować mydło we Francji w VII wieku naszej ery. Także ci, co nazywają ludy tu zamieszkające brudasami, grubo się mylą, bo nie wiem, kiedy to mydło dotarło do Polski. W hamamie można było naprawdę się zrelaksować. Panował tu oczywiście taki rytuał. Można było napić się herbaty, czaju tak zwanego. Można było być masowanym, można było zażyć peelingu całego ciała. Tu za mną widzicie miski do polewania. Tam jest ekspozycja, gdzie panowie się masują i myją i skrobią. I tak to są się ręczniki. A moja właśnie wynalazła mydło, które kiedyś było w Polsce. Kamej. Nie wiem, czy pamiętacie takie mydło. Kamej z taką kameą. Łaźnia została wybudowana w 1577 roku i jest takim najwspanialszym przykładem architektonicznym tureckich hamamów. Ja tu sobie z paniami lepię mydełko. Jestem pod wrażeniem. Podłoga. Kilkaset lat. Sufit jest po prostu fenomenalny. Ale zobaczcie, jak była skonstruowana ta łaźnia. Woda była doprowadzona rurami. Pewnie się przelewała tutaj jakoś do ścieków, do kanalizacji. I cały czas napływała świeża, świeża i świeża. Tu się można umyć. Ale bym skorzystał z takiego hamamu. Jak gdzieś będzie, to bardzo bym chciał. Istniało wiele kąpieli rytualnych, o jakich możemy dowiedzieć się w tym muzeum. Na przykład specjalne mycie włosów panny młodej przed wyjściem za mąż, czy kąpiel dziecka. Pierwsza kąpiel odbywała się w 40. dniu od narodzin dziecka nad głową matki, a woda była polewana po czaszce wilka. Taka dygresja. Naszą kulinarną podróż zaczynamy od schłodzenia się, wypicia lemoniady. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Pan tu widzę robił z owoców świeżych, także czekamy. O, gotowa. Natural lemonade. Natural, okej. Naturalna. Płać mężu. Przepyszna jest. Świeże cytryny z lodem i z miętą. Lepsze niż w Marrakeszu? O Boże, tam to była woda. Woda zabarwiona sokiem z pomarańczem. Nie, to jest prawdziwa lemoniada.
Jak już wspomnieliśmy, Gaziantep słynie z wspaniałej kuchni, która została wpisana na światową listę, nie, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Już z głodu język mi się plącze. Ale również słynie z pistacji. W całej Turcji nawet pistacje nazywane są Antep pistacji, tak, czyli orzechy takiego z Antep. Szukamy teraz w tych krętych uliczkach cukierni, która ma kilkusetnioletnią tradycję podobno i podają tam najlepszy przysmak z pistacji. A jest to katmer. No jestem ciekaw, jak to będzie smakowało i już się nie mogę doczekać, jak włożę pierwszy kawałek do ust. Nigdy tego nie próbowaliśmy, a tu podobno podają najlepszy w całym Gaziantep. Dobrze, to teraz zobaczymy, jak robią tradycyjny katmer. Oczywiście w skład niego wchodzi cienkie ciasto. This is the product, yeah? This is that. That's the pistachio. That's good, the pistachio. Pistachio. You bake this come in the oven. What is it? See the butter? Oh, butter, yeah? Yeah, yeah, yeah. Come up here. Oh, that's good oven flour. Oh, okay, that's cool. That's why it tastes very good. This is four generator, father and grandfather. Oh! Rodzinny biznes. Czwarta generacja, zobacz to. Z pokolenia na pokolenie. 157 lat. A zobacz, jakie to ciasto jest cieniutkie. This is kaimak? Yeah, kaimak. 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 Czyli name is kaimak. Czyli taki karmel. To jest taka śmietana, trochę właśnie zrobiona jak karmel. Ciasto bardzo cienkie. Cukier. Troszkę cukru. I pistacje. Czyli kwintesencja tej potrawy. I na to jeszcze masło. Masło całe. 10 minut. 10 minut to pieca, dobra. Jak widzicie, restauracja z tradycją. Zwróćcie uwagę na te wszystkie fotografie na ścianach. Jest po prostu bardzo, bardzo klimatowo. Czuć tutaj trochę takie palone drewno. Podkręca jeszcze klimat. No, mam nadzieję, że to będzie smaczne i pożywne, bo jestem głodny. Można powiedzieć. Thank you. Jest przepyszny. Ciasto jest bardzo kruche. Nie jest jakieś bardzo słodkie, mimo że tego cukru było dosyć sporo. Podaje się to z zimnym mlekiem. No, smakuje wyśmienicie po prostu. Wygląda jakoś bardzo apetycznie, ale po prostu uwierzcie na słowo, to jest obłędne. Baklawa to się chowa, chociaż jeszcze nie próbowaliśmy baklawy w Gaziantep. No właśnie, nie mów hop, póki nie przeskoczysz. No właśnie. Zobaczymy. Miejsce może nie wygląda jakoś zbyt ekskluzywnie z takiej ciemnej uliczce, ale nie wiemy, czy ten oryginalny lokal nie został zniszczony przez trzęsienie ziemi, bo jak poszliśmy z tamtej strony, no to były ruiny po prostu, więc... A może no, tymczasowo przenieście się w to miejsce. Dokładnie. Bo jest po prostu gruzowisko. Także no mimo, że tak lokal wygląda jak wygląda, to było to coś najpyszniejszego, co jedliśmy chyba w życiu. Ja muszę tak powiedzieć, to było po prostu niesamowite. Właśnie zagrzmiało, a ja mam wentylator otwarty w wanie. I nie wiem, jak lunie deszcz, to nam zaleje pół wana i jeszcze spali wentylator, bo on jest włączony cały czas. No to i chyba super. Tam musimy jechać. Moje się rozpadało. Mkniemy taksówką do naszego wana. Żeby zamknąć wentylator. Sakra. Zaczyna wiać i padać. Z tyłu czarne niebo. No nie wiem, wypogodziło się trochę. Jest pochmurno, ale... widać, że tu nie padało, bo wszystko jest suche, no chmury są. Ale jak jechaliśmy tu po drodze, naprawdę już lunął taki dosyć spory deszcz. No i tam się zerwał taki wiatrzysko bardzo duży, ale na szczęście no, na razie jest wszystko okej. A my odeszliśmy jakieś 50 minut od wana byliśmy, także... No, jest trochę, trochę jest krzywiec, trochę to trochę by było ciężko. Ale słychać, jak grzmi. No właśnie, te grzmoty nas troszeczkę przestraszyły, bo już tak przestawało padać. Pewnie będzie wszystko okej, ale wiecie, lepiej przyjść, pozamykać wszystko, mieć spokojną głowę, wydać na taksówkę, niż potem kupować nowy wentylator albo kompresor do lodówki, no bo mamy pod wentylatorem.
Nie poddajemy się, ruszamy dalej. Burza nas, burza, no była trochę burza, bo pogrzmiało, pokropiło, trochę nas zatrzymała w wanie. No. Ale nie poddajemy się, ruszamy dalej na miasto, nie będziemy po prostu siedzieć bezczynnie. Dokładnie, nie jest tak gorąco, nie jest duszno, jest fajna pogoda, żeby urządzić sobie kolejny 45-minutowy spacerek do centrum. Także lecimy i do zobaczenia w centrum. Kolejny przystanek kulinarny, tym razem kawiarnia, która istnieje od 635 roku. Bardzo stara, także już zapomniałam. No, mam okazję zobaczyć teraz, jak przygotowywana jest kawa dla nas, a nie jest to zwykła kawa, jest to kawa z dzikich pistacji. That's your brother? Yes. Okay, cool. Ta temperatura, słuchajcie, normalnie jak jakiś palnik do spawania. Nasza kawusia. Dzikich pistacji. Hello. Hello. Tak? Kawa jest po prostu przepyszna. Nazir, bo tak ma ten pan na imię, po prostu perfekt. Thank you, Nazir. Coś wspaniałego. Ale cudowna bryza. Słuchajcie, ta kawa jest po prostu niesamowita. Jest tak pyszna. Będziemy próbować jeszcze baklawę. Jak pistacje, to pistacje. Pistacjowa kawa i pistacjowa baklawa. No to mamy baklawy w różnej postaci. Już nie pamiętam, która jak się nazywa, ale oczywiście wszystkie są pistacjowe, niektóre pistacjowo-orzechowe. Do tego jeszcze dostaliśmy lody. Idziemy próbować. No ale one wyglądają. Nie przesłyszeliście się. Kawa też jest pistacjowa. Jest z suszonych, wprażonych ziaren pistacji. No i później jest parzona, tak jak kawa po turecku, jak zresztą mogliście zobaczyć. Jest to kawa, która nie zawiera kofeiny, także można ją pić wieczorem, mogą ją pić dzieci. Podobno ma dużo substancji zdrowotnych, także pijemy. Chyba sobie weźmiemy paczuszkę na wynos, bo widziałam, że można też tu kupić. Słuchajcie, coś wspaniałego. Wszędzie, gdzie jedliśmy baklawę, to ciasto było tak nasączone tym lukrem, tym cukrem, tą słodkością, a tutaj czuć ciasto, ale i cudownie czuć pistacje. Jest nasączone, ale tak z umiarem. Cała uczta kosztowała nas 360 lir. Baklawa, lody, kawka. Tak nam smakowała ta kawa pistacjowa, że jeszcze sobie zakupiliśmy puszeczkę, także... Pokaż. No, pistacjowa. Pistacjowa. Będziemy parzyć. Kawiarnia nie jest w oryginalnym budynku, bo oryginalny budynek spalił się podobno podczas pożaru. No i nie jest to oryginalny budynek od 1635 roku. Tak. Aczkolwiek jest bardzo stara i z długą tradycją, także polecamy. Pyszna kawka. W tym miejscu jest jeszcze jeden budynek, który zajmuje ta kawiarnia. Dokładnie, my siedzieliśmy na ogródku, a główny budynek jest tu po drugiej stronie. Ale my woliliśmy ogródeczek. Tak, też tam ładnie. Była bardziej swojska atmosfera. Za nami jest bazar, z którego słynie Gaziantep. Oczywiście dzisiaj pusty, ale jutro tu przyjdziemy, zobaczymy, co będzie się działo dokładnie w tym miejscu. A dzisiaj wygląda to tak. Zupełnie inaczej niż wczoraj, jak widzicie. Kupę ludzi tutaj się krząta, no bo jest za czym. Jest za czym, jest bazar Baki Chilar Czarsisi i ruszamy na zakupy. A wy razem z nami, a bazar jest spektakularny i ma wyjątkowe miejsca. Gaziantep znajdowało się na jedwabnym szlaku, także handel kwitnie tu od wieków i już po prostu stragany uginają się od warzyw, oczywiście pistacje różnego rodzaju, bo z tego słynie ten region.
No tak od 450 do 700 lir nawet za kilogram, także całkiem sporo, ale są przepyszne. Te, które są w sklepach, to w ogóle jest zupełnie co innego. Bu fıstık grillu farklıdır. Büyüklük çıkıdır. İçi dolulu boşlu karışıklı. Tu widzę różnicę, bo dla mnie to po prostu te pistacje były takie same i one smakują też podobnie. Chociaż te są bardziej takie fajne, chrupiące, kruche w smaku. No i tak jak pan mi wytłumaczył, te, które są otwarte, widać, że to jest pełny, no skorupka jest pełna tego orzecha w środku. Tak, czyli im bardziej zamknięte, tym mogą tak, być bardziej te, puste które, i mniejsze te orzeszki. Dokładnie. Te, które są tu właśnie pozamykane, które się samoistnie nie otworzyły, no to jak otwieraliśmy, no to one mają w środku takie małe ziarenko po prostu, albo czasem są nawet puste. Więc no, weźmiemy sobie chyba tych. Do spróbowania jakiegoś zielonego gluta, ale nie wiem, co to jest. Pistacje, no co to może być, Monika? Jarem kilo? Dobry handlarz wciska po prostu. Chcieliśmy pół kilo, wychodziło za 175 lir, no to mi to dorzucę na 200, żeby było równo. Jeszcze przed chwilką udało nam się również kupić gojnik. Pamiętacie, w Grecji za 2 euro mieliśmy taką małą paczuszkę, a tu mamy taki wór za 65 lir. Tak, no czyli to mniej niż 2 euro. Nie, dużo mniej. Ale to jest prawie cała szata. No, bazar jak widzicie jest olbrzymi, można naprawdę na nim kupić wszystko. Ręcznie nawet robione takie ręcznie budki. Dużo przetworów z pistacji, różne kremy. Kupiliśmy sobie taki krem pistacjowy. Ale to pokażemy w bani. Tak, różne słodycze. Bazar, jak widzicie, jest podzielony trochę tematycznie. Właśnie idziemy alejką, gdzie możemy zakupić ręcznie robione tygielki do parzenia kawy, czajniki, kubeczki. Wszystko jest miedziane, ręcznie kute, ozdobione. No, bardzo wszystko jest to piękne, naprawdę. W bocznej ulicy trafiliśmy do warsztatu. Praca wrze. Zobaczcie, jak to pięknie wykonywane są te naczynia. Jest gorąco, ale jakoś trwamy, bo wszędzie nas częstują zimną wodą, także... No, to jest bardzo miłe. Przyjemnie się robi zakupy. Jesteśmy właśnie w jednym z warsztatów rzemieślniczych, gdzie panowie ręcznie wykuwają, grawerują naczynia i ja sobie zamówiłem kubeczek z moim imieniem i teraz będzie właśnie pan go grawerował. Puszczamy bazar powoli, kierujemy się do vana. No, wspaniałe super doświadczenie. Miejsce, tak. Fajnie, ludzie, bardzo uprzejmi. Herbatka, woda. Ceny. Tak, no mogłoby być pistacje taniej. Pistacje drogie, no, ale pistacje wszędzie są drogie. Także to nie tylko, że dla turystów, ale tak, po prostu, no. Chcemy coś przekąsić gaziantepskiego. Próbujemy kolejnych tureckich specjałów. To jest lahmacun, czyli taki cienki placek. Tu są bardzo podrobno pokrojone warzywa, jakaś cebulka, papryka, zioła. No i to jest na takim cienkim cieście. Można to sobie złożyć. Jak to się złoży, to mi przypomina to trochę berber pizzę, którą jedliśmy w Maroku na Saharze. Spróbuję. Myślałam, że to będzie takie ciasto jak pizza, ale to w ogóle jest zupełnie co innego. Jest bardzo kruche. Takie podpłomyki. Bardzo chrupiące, kruche, delikatne. Do tego mamy ajran. Fajny, taki cytrynowo-miętowy. Przepyszny. Dobra, jemy, bo wystygnie. Nie wiem jak tobie, Monika, ale mi jak na razie wszystko w Gaziantep smakuje. Po prostu czego nie próbujemy, to ma to taki jakiś wyrazisty smak. Cudowny. Przepyszne jedzonko. No. No dobra, idziemy do wana w końcu. Idziemy do wana. Coraz goręcej. Schłodziliśmy się, może się nie rozpuścimy teraz.
Podjechaliśmy jeszcze w jedno fajne miejsce, którego myślę nie można pominąć będąc w Gaziantep. Zaraz zobaczycie, co to jest. Miejscem, którego nie można pominąć będąc w Gaziantep jest Muzeum Zeugma. Jest to największe na świecie muzeum mozaiki. Liczy ono sobie 30 tysięcy metrów kwadratowych i mieszczą się tu mozaiki sprzed 2000 lat. Bilet kosztuje 12 euro, także lecimy i zwiedzamy, bo mamy trochę tych kilometrów do przejścia. Nazwa muzeum pochodzi od antycznego miasta Zeugma, położonego około 20 km od Gaziantep. Miasto praktycznie całe zostało zalane przez wodę Eufratu, ponieważ w okolicach miejscowości Belkis powstała jedna z największych tam na świecie. W ogóle długa historia jest z tymi tamami na rzece Eufrat, ale na szczęście znaleźli się mądrzy ludzie i ocalili te piękne mozaiki, które zdobiły kiedyś rezydencję dostojników rzymskich z czasów Cesarstwa Rzymskiego, które kiedyś panowało w tej okolicy. Niesamowite są te mozaiki. Pamiętam, jak podziwialiśmy, bo dosyć dobrze zachowane są w Italice, niedaleko Sewilli w Hiszpanii. No i tam wydawały nam się bardzo piękne i są one w takich naturalnym mieście rzymskim. Ale te są po prostu ogromne, to są całe połacie podłogi. No ja sobie nie wyobrażam układać z takich maleństw, zobaczcie. Tej całej podłogi, to jest niesamowite. Ale jakie wzory, po prostu szok. Oczywiście do antycznego miasta Zeugma można cały czas pojechać, cały czas tam stoi kilka budynków, jest tam kilka mozaik, ale większość została przeniesiona do tego muzeum. Jest to niesamowite podziwiać po prostu tak ogromne połacie mozaiki. Nie jest tego mało, bo aż 3000 metrów kwadratowych, 140 metrów kwadratowych fresków, bodajże 30 kolumn, posągi, rzeźby. Niesamowite, co tutaj się znajduje. Zobacz na te wzory. One wyglądają po prostu, jakby były trójwymiarowe. O matku. Nie są takie płaskie, tylko 3D. Jak już pewnie zdążyliście się domyśleć, mozaiki przedstawiają różne motywy z mitologii. I mi najbardziej się podoba ta scena, gdzie Zeus pod postacią byka porywa syryjską piękną kobietę Europę. No, ma to swój urok. Mi wzory tych mozaik przypominają wzory dywanów albo tkanin. W sumie to były takie dywany na podłodze kiedyś. W tej ciemnej komnacie możemy podziwiać podobno jeden z najpopularniejszych eksponatów, czyli cygankę zwaną Monalizą z Gaziantep. No, podobno jej oczy są jakieś takie trójwymiarowe, nie wiem, z której strony by się nie patrzyło, to wygląda tak, jakby ona patrzyła na nas. Moim zdaniem no, tak trochę takiego cyganka, ma zeza. W uszach ma takie wielkie kolczyki. Trochę zesnął, ale ładna jest. Resztę sobie trzeba wyobrazić. Krótko zwięźli na temat, kto przyjedzie do Gaziantep, to jest to miejsce, które trzeba odwiedzić. Jest na pewno warte odwiedzenia. Jest piękne, są dwa ogromne budynki, każde ma tam, nie wiem, trzy piętra. Drugiego budynku wam nie pokazaliśmy, no bo nie chcemy wszystkiego zdradzać. Chcemy wam zostawić coś, czego jeszcze nie widzieliście. Jak tu przyjedziecie oczywiście. No. A my korzystamy z tych dobrodziejstw kulinarnych Gaziantep dalej. Idziemy szukać czegoś na obiad. No bo tak na razie jedzonko jest przepyszne. Także do zobaczenia przy stoliku zastawionym pysznym jedzonkiem. Zanim coś zamówimy, możemy zobaczyć, jak to się wszystko gotuje w tej restauracji. Słuchajcie. Hello. Macie soup? Szereg. Możemy sobie wybrać kebaba i słuchajcie, jest bardzo szeroki wybór. Mamy Adana kebab nie spicy, czyli nie ostry. Adana kebab ostry. Mamy tu wątróbki. Tu jest bardzo słynny kebab na Gaziantep. Jest z bakłażanem przekładanym mięsem. Mamy serca. Mamy kurczak, po prostu do wyboru. Idziemy zobaczyć, jak te pyszne kebaby powstają.
Zobaczcie na to. Mój kebab, widzę, już się robi, bo zamówiłem sobie z bakłażanem i z mięsem mielonym. I do tego zobaczcie na to, jakie piękne mięsko. Wow. Super. Tu mamy słynną turecką chikowkę. Już mamy na stoliku podane, zaraz będziemy wszystko smakować. Dostałem pozwolenie na zrobienie jedną chikowkę. Tutaj, tak? Czyli co, bierzemy, tak? Chyba trochę za duży. O, ten lepszy. Ostre? Pierwszy raz się spotkaliśmy z tym w Turcji. Zanim w ogóle cokolwiek zamówiliśmy, cały stolik dosłownie w minutę został zastawiony tymi wszystkimi sałatkami, cebulą, marynatami, cytryną, cikowką. Mamy tam bułeczki, także na nic nie musieliśmy czekać. Przynieśli nasze jedzenie. Porcje są po prostu ogromne. Chyba weźmiemy na wynos połowę i będziemy mieli na jutro na obiad. Ale tak, co my tu mamy? To jest Ali Nazik, czyli taki kebab na takiej masie z jogurtu i bakłażana. To jest takie typowe dla Gaziantep danie. To jest też esme salada, czyli sałatka niby, ale to jest taki płodnik. Jest tu mięta, pomidory, cebulka, bardzo takie orzeźwiające. Cebulka w przyprawach, czyli sałata. A to jest moje z bakłażanem. Tak. Pan pokaże, jak się to je. Aha. Czyli to nakładamy na pitę, która również była w zestawie. Mięsko. Czyli te wszystkie cebulki, które dostaliśmy, sałatki, to są właśnie do tego, że potem samemu sobie robimy takie właśnie danie, co nam pasuje. Papryki. I pieprzu. Słuchajcie, obłędy. Ja sobie posmaruję to chikowką. To jest taka pasta z taką drobną kaszką bulgur, z papryką, z ziołami, przepyszna. Wezmę sobie teraz tego jogurtu. Tu pan sprawdza, czy dobrze robi? I mięsko. I mięsko, proszę bardzo. Monia, chyba będziesz tu zatrudniona zaraz. Do tego jeszcze dodamy pietruszki. No i smacznego. Niesamowita uczta Gaziantep, to naprawdę stolica gastronomii, kulinarna uczta. No, widać, skąd się wziął ten przydomek tego miasta, bo po prostu wszystko, co próbowaliśmy, było fenomenalne. Zapłaciliśmy 830 lir. Wydaje się, że to dużo, ale słuchajcie, to było jedzenie dla czterech osób tak naprawdę. Tak, no bo więc połowę wzięliśmy na wynos. Panowie nam zapakowali w pudełka. W 100% możemy polecić tą restaurację. Naprawdę przemiła obsługa, pyszne jedzenie. No i uważajcie, bo nie uprzedzili nas, tylko powiedzieli na koniec, że tak, Gaziantep są takie duże porcje. Duże porcje i tam wszyscy na swoje brzucha wskazywali. No ja powiedziałem, że nie mam brzucha, nie mam gdzie tego zmieścić, więc wziąłem pudełka. No nigdy nie jadłam kebaba, gdzie bym miała 4 porcje mięsa, bo przeważnie jest 2, a czasami zdarzało się, że dawali 1. My już przy wannie, ciapka widać tam, cały i zdrowy, nic mu się nie stało, także no opuszczamy Gaziantep. Żegnamy się również z Wami. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie śledzić dalej nasze przygody na wschodzie Turcji, zapraszamy do subskrypcji. Na Patronite'a zapraszamy, jeżeli ktoś chce wesprzeć nasz kanał. Dokładnie. No, śledźcie nas, bo będzie się działo. Jedziemy dalej na wschód, będziemy odkrywać nowe miasta, nowe przygody i będzie się działo. Także miłego wieczorku i do zobaczenia za tydzień. Hej! Hej! Tutaj no to jest. Idź. No. Aha, to jest. Pokazuje nie, drogę, no to ty cały czas idziesz w innym kierunku. Gaziantepskiego, czy nie, bez sensu. Jak co ty myślisz na ten temat? Jak chcesz. Ładnie? Tak.